Witam Was bardzo pięknie we wtorek o poranku. Poranku, który przyniósł słońce, złociste refleksy opadających na wietrze liści. Mamy piękną polską złotą jesień i wiele, wiele zmian. Na dziś przygotowałam dla Was wiersz z nowego tomiku, który jest w tej chwili w składzie, w druku, którego premiera będzie 4 grudnia o godzinie 17 w Starym Młynie w Niesłowicach w Dolinie Baryczy, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam, jeśli ktoś będzie chciał przyjechać. Będziemy mieli piękną salę, przyjadą wspaniali muzycy. Spotkanie poprowadzi Bolesław Grobelny z Ostrzeszowa, który jest znany w kręgach literackich Wielkopolski. Przygotują nam wspaniały poczęstunek właściciele restauracji w Starym Młynie, Bogusława i Piotr Niewiadomscy. I jak zawsze będzie tam panowała cudowna atmosfera wolności przede wszystkim. Wolności i poszerzającej się świadomości. Więc na dzisiaj wiersz pod tytułem Reakcja. Reakcja jest wierszem ze środkowej części tego nowego tomiku Wiano Dziewanny i Wilczy Śpiew, z części, którą zatytułowałam Stary Świat spoza nas. Każdej nocy śnię o sezamie życia. Świtem zaś bladym odkrywam brakujące perełki sennych marzeń. Za dnia oglądam niepewność jutra, zmarnowane szanse, spadek sił do walki o uzupełnienie skarbca. Przyglądam się złości, wykrzyczanym żalom, zwątpieniu w siebie i ludziom szukającym drogi w smogu niepewności. Spoglądam w najbliższą dal wieczoru z poezją, ufając patronowi głupców i poetów, że spokój powróci. Tylko kot dziś zareagował. Dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.